właśnie ganek na spotkanie koleżanek. Witam! Cieszę się ogromnie, żeście dzisiaj przyszły do mnie i wprowadzę je po schodkach i zapraszam je do środka. Elegantki wchodzą godnie. Każda jest ubrana modnie. Każda w pięknym nowym stroju, najlepszego w mieście kroju. Gdzie jest lustro? W przedpokoju. Biegnie pierwsza do zwierciadła, popatrzyła i pobladła. Co to znaczy? Oczy krowie, krowie rogi mam na głowie i w dodatku krowią postać. A apopleksji można dostać. Biegnie druga do zwierciadła i jak stała, tak usiadła. Ja to samo, daję słowo, jestem krową, zwykłą krową. Inne widząc swe odbicie, padły w rozpacz. Czy widzicie? I wołały zapłakane. To są rzeczy niesłychane. Elegantkę zmienić w krowę? To jest pługałgaństwo nowe. Niech się na nas nie porywa. Pchła szachrajka niegodziwa. Znać nie chcemy koleżanki, co obraża warszawianki. I bez słowa pożegnania wyszły wszystkie z jej mieszkania. Julia Kowalska. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu. By ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mogła wyczynić bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła. Proszę Państwa, miała domek na przedmieściu po liczynie, czy teściu, dom złożony z trzech pięterek i pokojów całość. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie, naturalnie, gabinecik i korytarz, o cokolwiek się zapytasz, wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce kurę oraz kosza proburę. Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy. Komik polny, pchle szachrajce, co dzień grał na bałałajce. Jednym słowem, miała życie ułożone znakomicie. Pchła szachrajka pobiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki, pły ciaskami zwykle gardło. Nasza zaś lubiła bardzo tortoletki, papatacze, bazy ptysie i sękacz, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Śmiało wchodzi do cukierni, w pas skłaniają się odźwierni. Już kelnerzy przyskakują, grzecznie w rączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30. Więcej stolik nie pomieści. Jedną rurkę z kremem zjadła, zostawiła pełną tacę. Za tą jedną rurkę płacę. Stała, wyszła, od niechcenia powiedziała do widzenia. Tylko z bryczki mignęły purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć, to należy. O 30 rurek prosi i po jednej już ma dosyć. Patrzą, co to, czemu w rurkach wcale nie ma kremu. Wszystkie puste. Co za kwestia? Zjadła cały krem. Ta bestia. Tak się przejął ten cukiernik, że przypalił słodki piernik i powiedział, proszę mi tu kupić jutro flaszkę flitu. Gdy znów przyjdzie, kła przeklęta, rurki z kremem popamięta.